Tak, słucham. Dzień dobry, z tej strony Bartłomiej Słowik. Kontaktuję się z panem ze spółki Asmanta w imieniu Fundacji Zielona Przyszłość w sprawie zmian rozliczenia opustów energii elektrycznej, która weszła w życie od 1 kwietnia bieżącego roku. Czy pan jako przyszły prosument, czyli osoba mogąca korzystać z takich opustów, mieszkająca oczywiście w domku jednorodzinnym, zadeklarował już zmiany rozliczania? Jeszcze nie, dzień dobry, tutaj Hannibal Lecter z tej strony. Ma pan bardzo miły głos, muszę przyznać. Zapraszam pana do mnie, to osobiście się spotkamy, mówimy ten temat. Ja oczywiście za chwilkę panu wszystko dokładniej wytłumaczę i wyjaśnię. Oczywiście odpowiem również na wszystkie pytania, ale zacznę od możliwości zmniejszenia strat, czyli przede wszystkim poprzez zwiększenie oszczędności dzięki aktualnie wchodzącemu programowi Mój Prąd 4.0. Jest on programem priorytetowym, którego rekordowa kwota dotacji dla tej edycji programu, już panu mówię, to aż 20 500 zł na gospodarstwo. Można ją wykorzystać jak pan chce, na przykład na stacje ładowania, magazyny energii, czy montaż instalacji fotowoltaicznej, który jest ostatnio bardzo popularny, a pozwala to uzyskać oszczędności nawet do 90%. Ale zanim przejdziemy do dalszych etapów tutaj rozmowy, proszę mi jeszcze tylko powiedzieć, pan jest mieszkańcem powiatu grójeckiego, prawda? Aktualnie przebywam w więzieniu w Memphis. Rozumiem. Natomiast ja potrzebuję jeszcze tylko nazwy konkretnego powiatu, na przykład kielecki, czy to ostrowiecki. Także jaki ten powiat będzie? Pan taki miły, dźwięczny język. Nawet dobrze by go było przysmażyć trochę na patelni, przypuszczam. Dziękuję. Dobrze, tak więc wracając do początku naszej rozmowy. Ministerstwo Klimatu od 1 kwietnia wprowadziło zmiany w sposobie rozliczania energii elektrycznej. Spowodowane jest to m.in. dyrektywą unijną oraz problemami operatorów, gdzie niestety kosztami będziemy obarczeni my, czyli zwykli użytkownicy. Nowy system może być jednak dla nas nadal opłacalny, pod warunkiem oczywiście odpowiedniej konfiguracji. Niestety wyliczenie dokładnej kwoty dotacji jest indywidualne dla każdego klienta, dlatego ja zadam kilka pytań, aby ułatwić sobie tutaj określenie wysokości tego wsparcia. Proszę bardzo, słucham. No ale na razie skupmy się na podstawowych zagadnieniach. To już co prawda uzgodniliśmy, ale muszę to potwierdzić drugi raz. Pan oczywiście jest mieszkańcem domku jednorodzinnego, tak? Mam własną celę, pryczę, toaletę, parę książek i to mi na razie wystarcza. Chociaż liczę dobrze na więcej. A gdyby zdecydował się pan na montaż paneli fotowoltaicznych, to bardziej byłby pan zainteresowany montażem takiej instalacji na dachu czy na gruncie? Wspaniałe wieści, tym bardziej, że potrzebuję czasami dużo prądu tutaj do mojego laboratorium. No, najbardziej by mnie interesowało, kogo byście przesłali. Jasne. A jakie jest pokrycie dachu? Halo, słuchaj mnie? Niech pan wpisze 100 metrów. A jakie jest pokrycie dachu? Pokrycie dachu? Z ludzkiej skóry. Dobrze. Proszę mi powiedzieć, jaki w pana przypadku jest średni miesięczny rachunek za prąd. Rozumiem, że on jest wyższy niż 80 zł w skali miesiąca, prawda? Ja się rozliczam, daję kilka podudzi wyselekcjonowanych, kilka wątróbek takich naprawdę bardzo dobrych, a także nerki. Nerki są najlepsze z tego co wiem, także w taki sposób przebiega moje rozliczenie. I rozumiem, że to pan jest właścicielem licznika, prawda? Oczywiście. Dobrze, już tutaj kończymy. Brakuje mi tylko imienia i nazwiska, także przypomnę, ja nazywam się Bartłomiej Słowik, a z kim mam przyjemność rozmawiać? Hannibal Lecter. Dobrze, dziękuję bardzo, że zanotowałem. I tutaj w formularzu mam jeszcze ostatnie pytanie. Ile pan ma lat? Ponad 60. Dobrze, ja już tutaj wszystko wprowadziłem do systemu. Proszę jeszcze widzę mi powiedzieć, proszę mi powiedzieć jeszcze, kogo przyślecie mi tutaj do pomiaru. Wszystkie informacje odnośnie tego projektu są oczywiście dostępne na oficjalnych stronach rządowych, także można sobie zajrzeć i poczytać. Proszę przygotować osobę, aby była nawodniona. To jest dla mnie bardzo istotne. Wie pan, że mózg składa się w 80% z wody. Także zanotował pan? Wszystkie informacje odnośnie tego projektu są oczywiście dostępne na oficjalnych stronach rządowych, także można sobie zajrzeć i poczytać. Dobrze, także od razu przy okazji myślę, że uda nam się zrobić jakąś wspólną kolację. Tak, tak, jasne. No to świetnie, to się dobrze składa. Także proszę zadbać o to, aby osoba, która przyjdzie, była dosyć dobrze nawodniona, dobrze? Informacyjnie powiem tylko, że nasz doradca w sytuacjach takich jak ta zazwyczaj kontaktuje się mniej więcej po upływie 2-3 dni roboczych, także proszę cierpliwie czekać na telefon z jego strony, dobrze? Tak, najlepiej jakby jeszcze miał ogoloną głowę, to już będę miał mniej pracy od razu przy okazji.
Wspomnę tylko, że administratorem Pana danych osobowych jest Fundacja Zielona Przyszłość, a dzwonię do Pana ze spółki Asmanta. Pana dane oczywiście będą przetwarzane w celu udziału w programie Zielona Przyszłość, a przetwarzanie następuje na podstawie zgody, którą w każdej chwili może Pan cofnąć, kontaktując się mailowo z Fundacją. W takim razie z mojej strony to już wszystko. Ja oczywiście... Zanotował Pana osoba, która przyjdzie, miała ogoloną głowę? Jasne. Aha, czyli to będzie możliwe w takim wypadku, tak? Tak. To się bardzo dobrze składa. Dobrze, to oczekuję na pracownika z Waszej strony, z Waszej firmy. Bardzo miło go Oczywiście. Uwagę. W takim razie z mojej strony to już wszystko. Ja oczywiście życzę miłego dnia i dziękuję za rozmowę. Dziękuję, do widzenia.